Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Tutaj mamy kontynuację poprzedniego filmu, który został wrzucony na kanał, więc jeżeli jeszcze go nie obejrzeliście, no to zachęcam, abyście się wrócili, bo wtedy będziecie po prostu wiedzieli, na czym skończyliśmy i na czym zaczynamy. Tak więc ja dzisiaj wystartowałem około godziny 4:30 z Luksemburga. Mam jeszcze 111 km do rozładunku. Nawigacja mi rysuje przyjazd na 9:14. Informację mam taką, że zaraz po rozładunku, jak tylko zrzucę ten towar, który mam aktualnie na samochodzie, podstawiam się 5 km dalej na załadunek. Później po tym pierwszym załadunku lecę szybciutko na drugi załadunek, 32 km dalej. No i zabieram docelowo towar na Belgię, więc będą dwa załadunki i dwa rozładunki w piątek. No i myślę, że w piątek załadujemy jakąś weekendóweczkę. Na podwórku jest zimno, minus 15 stopni miałem na luksie, tutaj troszeczkę jest cieplej, ale też jest na minusie, bo jest minus 7. Więc tak u mnie wygląda aktualnie sytuacja. Myślę, że do Was odezwę się dopiero, jak będę w drodze na drugi załadunek, bo jak rozładuję, no to mam niecałe tam 4,5 km dokładnie według Google Mapy do załadunku, więc co ja tam Wam takiego nagram? Chyba że coś ciekawego będzie się działo na rozładunku albo załadunku pierwszym, no to wtedy się do Was odzywam. Tak to ja lecę dalej. No i 9:15 przyjazd, tak jak wspomniałem przed chwileczką, 109 km jeszcze do rozładuneczku. Troszeczkę za późno wyjechałem, bo miałem wyjechać o 4, a pospałem 20 minut dłużej i wyjechałem o 4:30, więc tak to byłbym na wpół do, a tak to troszeczkę czasu mi uciekło. W sensie, że na wpół do 9, a tak to będę na 9:15, więc odezwę się za niedługo. Ja już jestem na rozładunku, znaczy się nie na rozładunku, tylko w miejscu, gdzie muszę zostawić dokument T1 i dopiero później pojechać 600 metrów dalej i rozładować. Więc teraz muszę znaleźć gdzieś tu te biuro. Firma BMV jest tutaj. No idę szukać tego biura, tej pani, której mam zostawić ten dokument, więc jak już tylko rozładuję to i będę jechał dalej, to się odzywam. Ja już dałem dokumenty, muszę poczekać jedną godzinkę, aż mi je oddadzą. Chyba będą wprowadzać w system towar, który przyjechał tutaj, więc nie wiem, coś podobne w stylu oclenia chyba. Tak mi się bynajmniej wydaje. Ale mam nadzieję, że jak powiedział, że to będzie godzinka, to będzie godzinka, a nie 2-3 godziny, bo tak jak mówiłem, mam załadunek 4,5 km stąd, który muszę załadować tam towar do godziny 12 maksymalnie, bo ten drugi jest do 16, ten 30 km od pierwszego załadunku, więc spoko. Tamtym się nie martwię. Mam nadzieję, że tylko tutaj szybciutko w tą godzinkę zrobią to, co mają zrobić. Podjadę tam 600 metrów dalej, mam tą firmę, gdzie mam to rozładować. Szybko rozładuję i będę już wolny. Ja już jestem na miejscu, na drugim załadunku. Pierwszy załadunek szybko, sprawnie, więc elegancko. Teraz chyba tutaj trafiłem akurat na ten moment, gdzie miałem siestę od 12 do 14:30. I jak będą ją mieli, to w sumie wykorzystam ten czas, bo sobie też zrobię obiad na spokojnie, więc zobaczymy, co mi zaraz powiedzą. Na ekspedycji nikogo nie było, brama zamknięta, podjechałem sobie tam do biura. Się dowiedziałem, że po prostu mają, tak jak myślałem, przerwę, że za godzinkę się otworzą i będą ładować, więc ja sobie wykorzystam ten czas na to, aby sobie na spokojnie tutaj zrobić coś do jedzonka i poczekamy sobie. Odezwę się do Was już jak będę załadowany i leciał dalej. No i dobra, ja już właśnie wyjechałem przed chwileczką z firmy, załadowałem dwie europaletki. Finalnie miało być tutaj ładowane 550 kg, bo tamta pierwsza paletka waży 135 kg z pierwszego załadunku, a jednak nie ma tutaj 500 kg, tylko jest 250, dwie paletki, więc trzy paletki łącznie na aucie i pędzimy na pierwszy rozładunek do Belgii. 467 km ładownych, więc tak dzisiaj wygląda dzień. Teraz myślę, że nie będę tankował sobie we Francji, że na spokojnie starczy mi paliwa, aby dolecieć do Luksa. Na Luksie dotankujemy do pełna. Jutro w ogóle mamy robotę już. Na jutro już mamy robotę. Będzie weekendóweczka do Niemca w okolice Lipska. Znaczy w okolice Lipska, do Lipska. I co? Podlocik nieduży, bo praktycznie ładuję na tej samej ulicy.
nie praktycznie, tylko na tej samej ulicy ładuję, nawet pod tym samym numerem, gdzie będę zrzucał tą jedną paletkę ostatnią, co załadowaliśmy dzisiaj jako pierwszą, to przejeżdżam po drugiej stronie, jest inny magazyn, jakaś inna firma i ładuję, więc dolot na jutro po tą weekendówkę, po rozładunku niecałe 700 albo 500 metrów, bo sobie sprawdzałem na Google mapie. Taki dojazd ogólnie do firmy, jak widzicie, był, jest. Stan wody troszeczkę podniesiony, więc ja podejrzewam, że jakby tak tutaj intensywnie popadał deszczyk, to powiem Wam szczerze, że tutaj na pewno musi zalewać na 100%. Dość taka większa, szersza rzeczka sobie tu płynie. No nie wiem, czy tędy duże idą, ale chyba jak jest tam firma produkcyjna, to mogą tędy iść chyba, ale jakby duży tutaj teraz miał jechać, to nie wiem, no musiałby się cofać ja albo on. Zobaczcie. Więc tak tutaj wygląda dojazd do tej firmy. Ale widać, że woda podniesiona, bo się śnieg troszeczkę roztopił już. I dość wysoko, dość głęboko. No dobra, ja lecę dalej. Słyszymy się kawalątek, jak tam będę. Myślę, że dojeżdżał dopiero gdzieś tam do Belgii. No i dobra, ja na dzisiaj zakończam robotę. Godzina 18:21. No i powiem Wam tak, zostałem jeszcze 121 km. Na luksie stoję do rozładunku, więc o 6 muszę wyjechać, aby na 8 zdążyć. Tak więc słyszymy się jutro rano. No i dobra, dzień dobry. Ja już właśnie dojeżdżam sobie do rozładunku pierwszego. Zostało mi jeszcze niecałe 3 km. Jest godzina 7:57, więc w czasie się zmieściłem idealnie. Teraz tylko, żeby rozładować szybciutko ten towar pierwszy, podlecieć na drugi rozładunek 154 km dalej w okolice Antwerpii. Jak tam zrzucę, no to ładuję na tej samej ulicy, tylko że w innej firmie. Towar docelowo do Helmuta. Informacja od klienta jest taka, że muszę stać koniecznie z tym towarem na strzeżonych parkingach, więc będzie coś drogiego wiezione, więc taki jest plan na dzisiaj. Do Helmuta mam jakieś chyba 690 km na cały weekend, więc myślę, że podjadę sobie gdzieś tak jak najbliżej rozładunku, znajdę jakiegoś autohofa i tam sobie po prostu na nim stanę i będę stał cały weekend. Więc zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie. Muszę oczywiście zaraz tutaj po załadunku już tego towaru do Helmuta stanąć gdzieś. Patrz, co za kurde menda, ja pierdzielę, ci ludzie naprawdę nie myślą, kurde, naprawdę nie mają łuba. Wyjeżdża na całej petardzie. Z jednej strony mógł nie widzieć, ale kurde, no powinien troszeczkę poczekać, troszeczkę, nie wiem, się wolniej wychylać, a nie tak szybko, kurde. Gdybym był parę metrów dalej, to mógłbym w niego przydzwonić, no ale tutaj akurat w Belgii to naprawdę nie potrafią jeździć tak jak we Francji zresztą. Już mi się troszeczkę gorąco zrobiło. No i wracając do tematu, tam jest 600 chyba, tak jak mówiłem, coś około 660 km, więc podjadę sobie jak najbliżej. Ale tak jak mówiłem, po załadunku muszę po prostu stanąć gdzieś na jakimś pierwszym parkingu jeszcze w Belgii, pierwszym lepszym, aby uzupełnić tachobuka, bo z 4 dni po prostu nie mam uzupełnionego. A na Helmuta jak się wjeżdża, no to trzeba właśnie to uzupełnić koniecznie, bo oni te tacho wymagają mnie wręcz, jak złapie kontrola. Lepiej stanąć, poświęcić jakieś pół godzinki, żeby to wszystko miało ręce i nogi w tym tachobuku, ale przynajmniej nie będzie trzeba płacić mandatu. Więc tak to wygląda. 1,5 km do rozładunku, odezwę się do Was, jak już będę jechał na drugi rozładunek. Ja już właśnie wjechałem na halę, no i otwieram auto, rozplandeczam.
i będzie rozładuneczek, więc szybko, sprawnie póki co. Żeby było tak zawsze, to byłoby elegancko. Godzinka 10:25, ja już właśnie jestem na drugim rozładunku. Zatrzymam się tutaj i idę do biura się zameldować. Mam nadzieję, że szybciutko mnie rozładują, tak więc odezwę się do Was, jak już będę załadowany towarem na samochodzie do Niemca. Bo tutaj zaraz po drugiej stronie mam załadunek, więc nie będzie co nagrywać. Więc jak tylko wyjadę już załadowany, to się odzywam. Ja już właśnie rozładowałem, przed chwileczką odebrałem dokumenty. No i zrzucałem na magazynie 11, a załadunek mam na magazynie 16, czyli tutaj po lewej stronie, bo tutaj jest 15, a tutaj jest 16. Muszę chyba tylko objechać to z drugiej strony, tak mi się wydaje. Tak, muszę objechać to z drugiej strony. A nie, mogłem tutaj normalnie sobie wjechać, więc spoko. Myślałem, że jest zakaz, ale okej. Więc sobie tutaj cofnę. No i fajnie, bo dzisiaj praktycznie zero do lotu, 100 metrów tylko z magazynu przejechać na drugi magazyn i ładujemy. Tu będzie ładowane całe auto, 10 euro palet. Więc odezwę się już do Was, jak tylko załaduję. Tutaj w tym magazynie, o tam jest biuro numer 16. Idę się zameldować. No i mam nadzieję, że nie będę musiał długo czekać, bo akurat na ten rozładunek tutaj bardzo długo czekałem. Więc zobaczymy za chwileczkę, jak to wszystko wyjdzie. No i człowiek się cieszył, że jednak będzie już załadowany, a tu nagle jest storno zlecenia, czyli anulacja zlecenia. Dostałem informację taką w biurze, że mogą maksymalnie załadować mi 8 euro palet, nie 10, ze względu na to, że tutaj miałem zabrać odzież do Helmuta i ze względu na to, że odzież jest naprawdę chodliwym towarem wśród złodziei i oni sobie wymyślili system informatyczny, taką w ogóle dostałem informację, co jest w ogóle śmiechu warte, pod względem układania towaru na pace i na moje auto mogłoby wejść tylko 8 euro palet, lecz klient nie pozwolił na to, aby pojechało tylko 8 palet, musi mieć 10 palet, więc anulowane zlecenie. Klient, który zlecił mi ten transport, został policzony, wystawiłem mu notę obciążeniową za wstrzymanie samochodu, bo jest godzina tak naprawdę prawie że 14 i teraz będzie naprawdę mi bardzo ciężko coś znaleźć. Jeżeli dzisiaj się nie uda nic znaleźć, no to po prostu jeszcze sobie daję taką nadzieję, że jutro rano w sobotę coś może się uda załadować, więc lipa straszna, jestem strasznie zdenerwowany. Idę właśnie zamknąć, odjadę od rampy, zamknę samochód i zjeżdżam na parking i zobaczymy, co dalej się będzie działo. Ale naprawdę, no takie sytuacje w transporcie, no niestety mają miejsce. Aczkolwiek taką sytuację miałem pierwszy raz i podejrzewam, że to jest pierwszy i nie ostatni raz, jeszcze takie sytuacje będą miały miejsce w przyszłości, ale oby jak najmniej takich było, bo to jest naprawdę nieprzyjemne, bo człowiek już myślał, że pojedzie, że już ma spokój, weekend, autko załadowane, a tu nagle na załadunku okazuje się, że jest lipa. Więc ja idę teraz zamknąć autko i wyjeżdżam na parking. Jak coś będę wiedział, no to się odzywam. No i dobra, moi drodzy, mamy dzisiaj poniedziałek, 15 lutego. Ja właśnie załadowałem jedną taką paletkę, dość sporą, i dwa kartony i jadę z tym towarem docelowo do Włoch. Przez Brianką dzisiaj, więc będzie co robić. Mam nadzieję, że tylko zima mnie tam nie zaskoczy. Powiem Wam tak, na weekendówkę niestety nic się nie udało znaleźć w piątek, ale w piątek już ogarnęliśmy sobie właśnie tą robotę na dzisiaj, więc też jest spoko, 1200, niecałe 1200 km ładownych, więc odezwę się już do Was, jak tylko będę startował, bo muszę teraz zapiąć auto, jeszcze pójść po dokumenty i będę działał. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is painful. Moi drodzy, ja właśnie zawróciłem sobie w okolicy Mamer. Jestem już na Luksemburgu. No i powiem tak, zjeżdżam sobie na Q8, żeby dotankować paliwo, bo już zbiorniki praktycznie suche. AdBlue mam pół baku, a paliwka mam już to prawie na rezerwie, więc muszę sobie dotankować. A ze względu na to, że jesteśmy na Luksemburgu, no to zdecydowanie lepiej będzie tutaj zatankować niż we Francji. I zostało mi jeszcze
12 godzin i 27 minut. Nawigacja mi pokazuje przyjazd na 3 w nocy. Będę chciał po prostu dojechać tam już do Włoch bezpośrednio, żeby nie zatrzymywać się we Francji. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeszcze tutaj zaraz, jak zatankuję po prawej stronie na Q8, to muszę stanąć po drugiej stronie na BP, jak zrobię z powrotem nawrotkę, żeby dokupić sobie papierosów, parę paczek, ze względu na to, że tutaj na Luksemburgu są w miarę tanie te papierosy, a we Francji albo we Włoszech są zdecydowanie droższe, więc tutaj lepiej to wyjdzie. Znaczy, najlepiej to by wyszło, jakbym rzucił palenie i już taki mam zamiar powoli się do tego przygotować. No ale no dobra, nie będę wam tutaj mówił o moich planach na rzucenie papierosów, ale wiecie, że taki plan jest. Więc teraz sobie zjadę, zatankuję. A, i miałem wam o tym powiedzieć jeszcze o rzeczy najważniejszej. Teraz dzwoniła do mnie przed chwilą moja kobieta i poinformowała mnie, że jest problem z wjazdem z Włoch do Austrii, bo wymagają testu na COVID-19, na koronawirusa. Negatywny test trzeba mieć, aby wpuścili nawet tranzytem do Austrii, więc zapowiada się ciekawie, bo z Włoch zazwyczaj udaje nam się ładować coś do Niemca i nawet jak to bym załadował, to byłaby lipa, bo by mnie nie puścili przez Austrię. Jest tam ponoć na Brenneru już ogromny kocioł i na granicy zawracają tam w okolice miejscowości Teravisio czy coś takiego. I tam dopiero mają niedługo być robione testy. Więc zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. Ja tutaj raczej będę planował powrót z powrotem Briankonem i gdzieś w okolice Belgii albo nawet coś do Holandii i ewentualnie później stamtąd coś do Niemca, bo od strony francuskiej, holenderskiej i belgijskiej do Niemiec można spokojnie wjechać. Bo teraz aktualnie jest tak, że nawet z Czech, aby wjechać do Niemiec, no to trzeba po prostu mieć negatywny test na koronawirusa ze względu na to, że po prostu są tam jakieś mutacje, czy tam nie mutacje. No coś się pochrzaniło po prostu w ciągu dalszym z tym koronawirusem. Więc lipa. No współczuję chłopakom. Mam nadzieję, że jutro uda mi się po prostu znaleźć coś z powrotem, abym wracał właśnie przez Briankon gdzieś na Belgię albo Holandię, a nie leciał do Austrii albo Czech, bo stania będzie. Więc lipa straszna, jeszcze raz mówię, że się zrobiła. No ale zobaczymy jak to będzie. Tym się będę martwił jutro, jak rozładuję ten towar. Póki co, z tego co sprawdzałem, to granica tam francusko-włoska przez Briankon jest otwarta bez najmniejszych problemów, więc lecimy. Tylko tyle, żeby śnieg nie padał, to będzie dobrze. Odezwę się już, jak będę kawałek dalej, już we Francji. Ja właśnie, moi drodzy, wdrapuję się po Alpach. Dojeżdżam do Briankonu i później z Briankonu zostanie mi jakieś 25 km do granicy włoskiej. Tam sobie stanę, pójdę spać i zostanie mi jakaś godzinka jazdy na rano, bo troszeczkę już mnie tutaj zmęczyła jazda po tych górach, bo już od godzinki, może już od półtorej godziny walczę jakoś tutaj. I taka ciekawostka dla was, jestem aktualnie na wysokości 1830 metrach i cały czas jadę wyżej. Nie pamiętam tutaj, kiedyś po prostu wiedziałem, ile tutaj na maksymalnej wysokości się zatrzymuje nawigacja. Chodzi mi tutaj bardziej o najwyższy punkt. Teraz już tego nie pamiętam, ale to na pewno będzie chyba coś koło 2000 albo nawet i ponad. Więc tutaj jest naprawdę wysoko i całe szczęście, że po prostu jest czarna droga, że jest 0 stopni na podwórku i nie pada śnieg, bo naprawdę tutaj potrafi naprawdę mocno rypać śniegiem. No zresztą sami widzicie, jakie tutaj są zaspy. Masakryczne są tutaj zaspy. No i jak rok temu jechałem, to naprawdę wjechałem tutaj w taki okres opadów śniegu, że tych słupków, co widzicie teraz tutaj po prawej stronie, nie było widać. Nie było widać i cały czas było biało, nie? Bo sypał śnieg tak intensywnie. No dobra, ja sobie lecę dalej. Znaczy lecę dalej. Jadę sobie dalej, bo samolotem nie lecimy.
No i kurde, myślę, że jeszcze tak chyba z jakąś godzinkę czasu maksymalnie potrzebuję, aby się znaleźć po stronie włoskiej i będzie można sobie zrobić jakąś krótką pauzę. Tak więc słyszymy się za chwilę. Ja już właśnie jestem, moi drodzy, na rozładunku. No i co, godzina 9:55. Rozładuję. No i w sumie zjeżdżam na parking. Robota jest już nagrana, ale załadunek jest dopiero na godzinę 16, więc zjem sobie na spokojnie śniadanie i dopiero wyruszę na załadunek. Mam nadzieję, że tutaj szybko mnie rozładują i wyjedziemy sobie na autostradę. Stanę sobie tam na parkingu. Ogólnie do lotu będzie sporo, będzie 180 km, ale towar docelowo zabieram do Niemca. Do Niemca, a po drodze będzie trzeba zrobić jeszcze test na COVID-19. Na Vipiteno, z tego co słyszałem, się robi test na COVID. Niby robią za darmo i od ręki, że 10-15 minut tylko trzeba poczekać i w miarę szybko to idzie, więc oby tak było. Tak więc odezwę się do Was, jak już będę jechał na załadunek. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. Mi już właśnie zostało 15 km do załadunku. Za 20 minut powinienem być na miejscu. Lecę sobie teraz taką ekspresówką. Przed chwilą było 100 ponad kilometrów autostrady, więc stałem chwileczkę sobie na autogrylu. Zrobiłem sobie coś do jedzenia. Na szybko zjadłem. Ogarnąłem sobie troszeczkę w samochodzie. No i po prostu podstawiam się na załadunek, bo informacja od klienta jest taka, że nie ma sensu podjeżdżać szybciej, bo i tak towar jeszcze nie jest gotowy, więc może być finalnie tak, że mimo że zaraz będę na załadunku, może się jednak okazać, że towar na godzinę 16 nie będzie gotowy, a chciałbym, żeby był na tą 16, ponieważ sprawdzałem sobie oczywiście na Google Mapie, jak wygląda sytuacja na przejściu z Tyrolu do Austrii. Więc tutaj w sensie mówię na temat Brennero. Więc może być ciekawie, ponoć już jest tam ponad 50 km korka, bo trzeba robić testy na COVID-a, więc zobaczymy, jak to będzie. No teraz aktualnie jest taka godzina, że leci na Brennero bardzo dużo dużych ciężarówek i ogólnie tego tranzytu. Po godzinie 17, 18 już tak robi się troszeczkę mniejszy taki tłok się robi na tym Brennero, więc może akurat jak tam akurat zajadę na godzinę 20-21 przy dobrych wiatrach oczywiście, no to może będzie tak, że mi się uda szybciutko wykonać test. Mam nadzieję, że będzie negatywny, nie pozytywny. Raczej nie czuję się tak, żebym był przeziębiony albo coś, więc raczej tutaj nie powinno być problemu. No ale wiecie, jak to jest z tymi testami, może być różnie. Tak więc jak tylko załaduję i będę jechał, no to się odzywam. Jestem właśnie załadowany, załadowałem dwie paletki, no i 1030 km ładownych. Tak więc ja startuję i odezwę się do Was, jak już będę na Brennero, ponieważ jeszcze tutaj po drodze zaraz dziś muszę zatankować paliwko. Tak więc słyszymy się za chwilę. Ja właśnie, moi drodzy, dojeżdżam sobie do Vipiteno. Za 24 km mam stację, na której można wykonać test na COVID-19, więc oczywiście obowiązkowo muszę tam zajechać i go zrobić. Mam nadzieję, że uda mi się go zrobić dzisiaj. Jak jakąś godzinkę temu stałem w korku, bo był wypadek na autostradzie, to niby chłopaki mówili, że niby do 23 godziny maksymalnie można robić ten test. Później jest zamknięte i dopiero rano można wrócić i wykonać test. Mamy godzinę 21:06 dokładnie. Ja będę tam jakoś na wpół do, więc myślę, że może uda mi się zrobić tego COVID-a, ten test. Mam nadzieję, że wynik będzie oczywiście negatywny, bo nie mam zamiaru tutaj siedzieć na kwarantannie. W ogóle te obostrzenia, które wprowadzili teraz tutaj na całym Tyrolu, to powiem Wam szczerze, że to naprawdę nie na całym Tyrolu, bo i Niemcy wymagają sobie COVID-u od strony czeskiej i od strony austriackiej, to tutaj naprawdę oni poszli grubo po całej bandzie. No, tutaj idzie tak naprawdę największy tranzyt
I no tutaj te obostrzenia troszeczkę tak moim zdaniem nieprzemyślanie zostały wprowadzone i tak bardzo chaotycznie, więc mi się wydaje, że oni nawet nie są przygotowani. Przed chwilą gdzieś ktoś tam 4 godziny, znaczy ja przed chwilą to widziałem, ale 4 godziny temu ktoś wrzucił właśnie post, jak wygląda sytuacja na Vipiteno, to tam było ponad 800 osób czekających na wykonanie testu. Jest godzina 21, teraz już jak widzicie droga jest praktycznie pusta, więc może uda mi się wykonać w miarę szybko ten test. Oby tak było, no ale przekonamy się za jakieś 15-20 minut, jak tam dojadę, co tam będzie się działo. No ale summa summarum, no nie ominie mnie to, muszę to wykonać, no bo nie wpuszczą mnie w dalszą drogę do Helmuta. Cofną mnie po prostu na granicy i powiedzą, że mam wrócić z testem, więc... No lipa straszna, bo nawigacja pokazuje mi przyjazd na 5:00. I myślałem, że sobie polecę tak do godziny 12:00, 1:00, pójdę spać. A tutaj tak teraz naprawdę nie wiem, ile stracę czasu na wykonanie tego testu. No ale no niestety, obostrzenia wprowadzili i tego no nie da rady przeskoczyć. Odezwę się do Was już jak będę na miejscu, jak będę miał możliwość, żeby Wam nagrać, jak to wszystko tam wygląda, to się oczywiście postaram Wam nagrać, a jak nie, no to już odezwę się do Was, jak będę miał na papierze wynik z testu. Oczywiście miejmy nadzieję, że negatywnego. I dobra, ja już jestem na miejscu, tam widzicie, nie wiem czy będziecie widzieć, tam są ludzie, tam jest kolejka, muszę tam iść. Chłopaki mówili tutaj, że strasznie nieprzyjemne uczucie jest, jak wkładają ten patyczek do nosa. No dobra, no ale nic się nie zrobi, idziemy. I dobra, ja już wynik odebrany negatywny, więc można jechać dalej. Udało się szybko, sprawnie i udało mi się zdążyć też przed zakończeniem praktycznie, bo tutaj tylko do 22:00 można zrobić test, więc teścik zrobiony. Lecimy dalej, 600 jeszcze kilometrów mi zostało, 600 chyba dokładnie 27 kilometrów, więc odezwę się już do Was, jak będę, myślę, że w Niemczech. No i ja już mam w sumie 30 km do rozładunku i przed Kassel w sumie złapała mnie kontrola bagu. Więc na szczęście wszystko ok, tacho się zgadza. CMR-kę sprawdzili, no i puścili, naprawdę. Bardzo przyjemnie i na całe szczęście bez jakichś większych problemów. Ja lecę dalej. Jeszcze tak wracając na chwilkę do tematu tej kontroli bagie, to na bardzo przyjemnego chłopa trafiłem, bo zapytał się tylko, czy jest wypisywane tacho, pokazałem mu, nawet nie brał tego tacha do ręki, tylko pokazałem mu, że mam wypisane na bieżąco, sprawdził CMR-kę, co prawda waga troszeczkę była za dużo, bo mam na aucie tonę 100, ale nawet nie wzięli mnie na wagę, tylko sprawdzili towar, czy jest dobrze zabezpieczony, tylko tyle ich interesowało i puścili mnie dalej, więc no nie zawsze trafi się na złego człowieka. Jednak są jeszcze jacyś normalni ludzie, którzy funkcjonują w służbach, więc tak to wygląda. Ale zresztą też był młody gościu z taką babeczką też przyjemną, więc wszystko na szczęście poszło ok. Tak więc ja mam jeszcze 28 km do rozładunku, zrzucam ten towar, no i podstawiam się 22 km dalej. I będę zabierał jakąś jedną europaletę w okolice Hamburga. Dzisiaj będzie krótka trasa, ale jest mi to na rękę ze względu na to, że ostatnie dwa dni były dość mocne. Było 1200 km, tutaj do z Włoch, do tego Niemca było ponad 1050, więc było co robić, więc dzisiaj taka trasa, która jest 305 km, to jest taka odpowiednia, bo i sobie na spokojnie stanę na stacji, pójdę sobie wziąć prysznic, zrobię sobie obiad, podlecę sobie jakieś 200 km, a resztę zostawię sobie na rano i będę miał tak naprawdę połowę dnia i całą noc na odpoczynek. Ja już rozładowany, no i pędzę na szybciutko na załadunek, bo tam załadunek do 14:00 tylko, a nawigacja pokazuje przyjazd na 13:15, więc mam nadzieję, że zdążymy bez najmniejszego problemu. Tak więc odezwę się do Was już, jak będę tylko załadowany i będę jechał dalej. Dobra, ja już jestem załadowany. Takie 3 palety. Na pewno nie jest to farba, tylko jakiś granulat. Zabieram się za paskowanie, zabezpieczenie towaru i idę po dokumenty i uciekam.
w drogę. No i dobra, moi drodzy, mi zostało jeszcze 207 km dokładnie według nawigacji. Za 500 metrów właśnie będę zjeżdżał na stację. No i tutaj już zostanę do jutra, do godziny 4:40. O tej godzince sobie planuję wstać, o 5:00 wyjadę. Myślę, że tutaj nawigacja pokazuje mi jeszcze 2:19, to myślę, że nie będzie tutaj najmniejszego problemu, aby dojechać na godzinkę 7:30 na rozładunek, bo tak bym chciał się zrzucić jeszcze przed 8:00, bo tym bardziej, że firma jest otwarta od godziny 7:00. Więc ja tutaj już sobie zjeżdżam na parking. Pierwsze co, idę wziąć prysznic, później jakiś obiad, no i później poleżę, pooglądam jakiś film sobie, więc u mnie tak dzisiaj będzie to wyglądało. Odezwę się do Was już jutro, myślę, że dopiero rano, jak będę startował, albo jak już będę na rozładunku. Póki co nie mam żadnej informacji na temat jakiejś kolejnej roboty, więc zobaczymy. Jest godzina dopiero 15:46, więc może jeszcze coś wpaść. Nie wiem, sobie tutaj chyba stanę. Raczej mi tutaj nikt nic nie zrobi, bo widzę, że tutaj stoją. Ale to jest syf jak cholera, nie? Więc myślę, że pierw pójdę się wykąpać i się przestawię stąd, bo zobaczcie, jaki tutaj jest burdel, naprawdę, masakra, masakra. Tak więc słyszymy się jutro rano.